Dostaniesz peletem dzisiaj z pracy. Cześć, nazywam się Krzysztof Ścigaczewski. Mariusz Stachowiak. Dzisiaj z Mariuszem wybraliśmy się na łowisko słupia, niedaleko Łodzi. Zrobimy mały challenge, porównamy dwie metody, bombkę kontra metod feeder i na koniec będziemy chcieli podsumować, jaka metoda dzisiaj tutaj lepiej się sprawdziła. Zostańcie z nami, ponieważ będzie jeszcze konkurs, do wygrania będą nagrody, a jak można je wygrać, dowiecie się w trakcie filmu. Zapraszamy do oglądania. Cały challenge będzie trwał 5 godzin. Co godzinę będziemy się zmieniali metodą łowienia. Mariusz będzie łowił bombką, ja w tym czasie metodą. I po godzinie zmieniamy się i na odwrót łowimy. Będziemy łowili na dwóch jednakowych dystansach, ale powiedzmy 35 metr ustawimy sobie pod metodę, a natomiast bombkę na jakiś 15-20. W czasie trwania tego challenge'u będziemy zmieniali te dystanse w zależności od metody i zobaczymy, jakie ryby będziemy mieli na koniec. Dobra, Mariuszek, od jakiegoś sposobu łowienia musimy zacząć, więc papier, nożyce, kamień. Mamy bombkę, kto zaczyna od bombki? Dobra, dobra, jeszcze raz. No dobra. Dobra, ja zaczynam od bombki, ty zaczynasz od metody i zobaczymy, co będzie się działo. Zapraszamy na film. Dobra, Maniusz. Zaczynamy. Ty od metody na 35 metrze, ja od bombki na tym krótszym, jakimś 15-20. No to powodzenia. Dzięki. O, jedzie. Maniuś, jestem u ciebie, uważaj. O, silna ryba. Silna ryba idzie pod pomost. Ciężko było zawrócić ją. Ciekawe, co to. O, idzie w trzcinę, idzie pod pomost. O, amur. Dobra, mamy amura, więc mamy już ciekawą rybę, mamy ładnego amura, więc da nam w kości. Ale spokojnie, spokojnie, kolego. No, dawaj, dawaj. O, mam cię, ładnie się wyłożyłeś. O, dobra, mam cię. O, tak, wiedziałem, że chcesz to zrobić. Ten amur jest tak silny, że raczej chyba odpuścimy mu sesję zdjęciową. Pokażemy go tylko z nadmaty, bo raczej to ciężko będzie za nim zapanować. A już dwa razy dostałem z liścia. Miała być mała sesja zdjęciowa, ale niestety chłopak nie chce odpuścić. Bardzo silny jest i walczy. 1-0 dla bombki. Zmasakrował mnie trochę. Dwa razy w jajka dostałem. Z Mariuszem już zaczęliśmy wędkować. Pierwsze zestawy poszły do wody. Mamy w sumie godzinę 11. Towar, jaki przygotowaliśmy dzisiaj z Mariuszem do łowienia na bombkę, to jest 8-milimetrowy pelet serii Prophet od Sonobites i każdy z nas ma po kilka puszek kukurydzy. Następnie zanęciliśmy pierwszą linię pod bombkę 10 koszykami, podajnikami z procy. 5 było podajników z peletem i 5 podajników z kukurydzą. Ja zacząłem łowić od bombki. Mamy teraz pierwszą godzinę na swój challenge, na swoje łowienie i zobaczymy, jakie będą efekty aktualnie w moim przypadku na bombkę. Na dzisiejsze wędkowanie pod metod Federa przygotowaliśmy zanęty masz metod mix pół na pół z chunky fishem oraz 2 i 3 mm pelet. 2 mm pelet Prophet jasny oraz 3 mm pelet halibutowy.
I on jest też w proporcji 1:1,5. W wstępie zanęciliśmy po 3 koszyki, ten 35 metr, ten dystans, na którym będziemy razem łowili. No i jak mi przypadło, właśnie pierwsza godzina jest moja na metod federze i czekamy na pierwsze ryby. Mamy kolejne ryby. Mariuszek ma swojego pierwszego karpia. Mi udało się teraz złowić jesiotra. No, zmęczył mnie mocno, ale jest. Są ładne ryby, które bardzo mocno walczą. I walczymy dalej w challenge. Pierwsze koty za płoty. Metod Feder złowił jedną rybę, bombka dwie. Tak jak wspominaliśmy na początku filmu, będzie konkurs, który będzie polegał na tym, aby odgadnąć wagę dwóch ryb, które my wybierzemy, rozważymy. Osoba, która poda najbardziej zbliżoną wagę lub obie wagi, otrzyma od nas nagrody. Plecionkę oraz komin. Warunkiem otrzymania nagrody, oprócz komentarza i odgadnięcia jak najbardziej zbliżonej bądź prawidłowej wagi, jest zasubskrybowanie naszego kanału oraz danie łapki w górę pod filmem. Te ryby, które złowiliśmy, myślę, że na pewno nadawałyby się do konkursu, ale wierzymy w to, że jeszcze złowimy o wiele więcej ciekawszych sztuk. Dobra, jest następna. Ale to branie to było takie, kurde, dziwne. Bingo, drugi amur. Udało mi się złowić już trzecią rybę. Właśnie wybiła godzina 12, więc zmieniamy się metodami. Mam kolejnego ładnego amurka, wypuszczam go już do wody, żeby się nie męczył. Czyli mamy 3:1 dla bombki. Dwie minuty po zarzucie, czyli jak widać zdecydowanie dzisiaj bombka prowadzi. A murek. No jest takie spod jednej igły, no nie? Wiesz, to jest dobre miejsce pod bombkę. Nie jest ultra płytko. Tutaj no amury to na pewno po prostu mają swoją stołówkę, tak? Za plecami są trzciny, jest roślinność. One tutaj na pewno się super, świetnie czują. No, jak widać, amur bardzo podobnych rozmiarów jak i Krzysia. A więc bombka prowadzi. 4:1 dla niej. Krzychu przerzucił się na metodę. Zobaczymy, może lepiej sobie poradzi z tym sposobem łowienia. Ja zakładam dwa ziarnka kukurydzy, które się sprawdziły nam obu i zobaczymy co dalej. Do dzisiejszego wędkowania z Mariuszem
wybraliśmy prawie jednakowe zestawy do łowienia. Są to wędki z serii Monster X. Pod bombkę wzięliśmy wędki o długości 9 stóp, natomiast do metody dziesiątki. Różnimy się troszeczkę kowrotkami. U mnie są Extremity 520, Mariuszek, z tego co zauważyłem, ma Centrisy. Rzepki standardowo, główna 0,23 plus strzałówka 0,28. Do łowienia używamy podajników serii Flat o gramaturze 30 gramów, natomiast pod bombkę używamy ciężarków o gramaturze również 30 gramów. Jeżeli chodzi o przypony, standardowo oparte są o haki KKHB w rozmiarze 12. Używamy ich z półstopem oraz z gumką w zależności od przynęty, jaką zakładamy aktualnie do wędkowania. Po zmianie, po której miałem bardzo szybko pierwsze branie na bombkę, niestety troszeczkę poczekałem. O, jest siotr. Poczekałem praktycznie 30 minut na branie. Branie było bardzo delikatne, nie było spektakularne. Ale myślę, że to będzie, z tego co wnioskuję po płetwie, raczej będzie to jesiotr. Na razie na metodę jeszcze Krzysiu nic nie złowił. Także bombka wygrywa zdecydowanie dzisiaj. Jest za 15 pierwsza. Niedługo kończymy drugą rundę. Ja jeszcze nie wiem, co mam na końcu zestawu. Ale jak się dowiemy, to wam na pewno pokażemy. To będzie zdecydowanie ryba konkursowa, którą zaraz wam zaprezentujemy. Oto pierwsza ryba konkursowa. Ryba została zważona z koszem, który ważył 660 gramów. Wagę w komentarzach podawajcie do dwóch miejsc po przecinku. W drugiej przerwie mam branie na bombkę, na metodę było kiepsko, natomiast teraz odpaliła bombka znowu. Ciekawy jestem, co to jest. O kurde, lina mam, ładnego lina. O, dobra. Tego się aktualnie nie spodziewałem. Myślałem, że coś większego będzie, ale mamy ładnego, pięknego lina na bombkę. Jest bardzo gorąco, więc ryby szybko wpuszczamy do wody z powrotem, żeby się nie męczyły. Wypuszczamy. Niech sobie płynie kolega. O, ładnie się zaplątał i popłynął bezpiecznie. To jest malutka ryba. To jest malutka ryba. Ta ryba mnie oszukała. Myślałem, że to będzie nieduża ryba, a prawdopodobnie kolejny jesiotr. Tym razem z 35 metra na metodę. W tej godzinie padła dopiero pierwsza ryba u mnie na metodę. No jak widać, jest to jesiotr, czyli ta ryba tutaj na pewno chodzi po całym zbiorniku. Już nie będziemy jej tam męczyli i fotografowali. Już ją rybkę szybko wypuszczamy do wody. Ryba była chwilę na brzegu, ale tak jak wcześniej wspominaliśmy, ważne, że rybę natlenić przed wypuszczeniem,
po prostu poruszając w przód i w tył. Właśnie, tak jak widzieliście, ryby nawet nie wyciągaliśmy na matę czy do jakiejś tam sesji. Ona była tyle, co po prostu, żeby ją wypiąć, a i tak już potrzebowała jakiejś pomocy z naszej strony. Po bardzo długiej przerwie w końcu jest branie na bombkę. Donęcałem to miejsce cały czas, ale sporadyczne były jakiekolwiek obcierki, nic się nie działo. I teraz ładne branie. Będzie duża ryba na pewno, ale co to jest, ciężko mi jest powiedzieć. Jedną rybę konkursową już mamy. Jest to ryba Mariusza. Opowiedział wam trochę o konkursie i o rybie, którą złowił. Natomiast moja ryba konkursowa i jej waga będzie poznana dopiero za chwilę. No mam nadzieję, że za chwilę jak ją wyholuję. Ale generalnie mam nadzieję, że się uda ją wyciągnąć. Nie wiem, co to jest. Ciężko powiedzieć. Karp. I ładny karp. W końcu. Amury i siotry sobie już poszły. Łowiska. Kurde! No i był ładny karp. Bardzo ładny. Ale niestety spiął się. Więc niestety, ale moja ryba konkursowa będzie musiała być w następnych dwóch rundach, a teraz niestety. Za nami trzecia runda. Na razie prowadzi bombka, ale ja jeszcze bym nie odpuszczał metodzie i trzymał za nią kciuki. Tak, zgadza się. Tak jak Mariuszek wspomniał, aktualnie bombka wiedzie prym. No, ta krótsza linia trochę lepiej odpaliła, ale z godziny na godzinę widzimy, że coraz mniej ryb jest w tej krótszej linii. Ale jest bardzo dużym plusem to, że poza amurami i jesiotrami też pojawiły się karpie na krótszej linii. Więc mamy jeszcze 2 godziny. Zobaczymy, jak to będzie dalej funkcjonowało. A na koniec podsumujemy całość zabawy i zobaczymy, kto w tym, w sumie jaka metoda w dzisiejszym dniu przy takiej pogodzie sprawdziła się lepiej. Obecnie jest 6-2 dla bombki. O kurna, jest branie. Pierwsze branie na metodę u mnie w łowisku. I co najlepsze, branie było jakby kurde na bombę. Ale jest coś dużego, naprawdę sporego. O Jezu. Pierwsza moja ryba konkursowa niestety spięła mi się pod bierakiem. Więc mam nadzieję, że to uda się wyholować. Jest to pierwsza moja ryba z metody. Wcześniej wszystkie w każdej turze były tylko i wyłącznie wyholowane z bombki. Metoda wcześniej nie dawała mi ryb. Teraz mam pierwszą rybę. U Mariusza pojawiały się te ryby, powiedzmy, w każdej z prób regularnie, bo i miał na bombkę ryby i miał ryby na metodę. Natomiast u mnie metoda dopiero w tym momencie dała jakąkolwiek rybę. Mam nadzieję, że uda ją się wyholować. Nie udało się. Spięła się. Tu niestety ryba konkursowa chyba dzisiaj nie jest mi dana, ale jeszcze walczę, nie poddaję się i mam nadzieję, że się uda. Dobra, mam. Oś ty, mam kolejne branie z metody, ale już nie będę mówił, że to jest konkursowa ryba, najpierw ją muszę wyciągnąć. Nie no, człowiek skupiony, chciałby się go wyholować. Dobra, mam go. I to jest moja ryba konkursowa, którą za chwilę zważymy.
i będziemy wtedy mieli już dwie ryby do konkursu. To jest moja ryba konkursowa dla Was. Odgadnijcie jej wagę. Zwrócę uwagę na to, że była ważona razem z podbierakiem i podbierak ważył 580 gramów. Ile może ważyć ten karp? I wagę podajecie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. To jest moja ryba konkursowa. Okej, odpłynęła. Pół godziny bez brania. Jest strasznie gorąco. To jest coś niedużego, ale jest. To może być? Pan Lin. Się piękny nam tutaj zameldował. Ciach go do wielkiego wora. To wypuszczamy. Ja tak poważnie, wypuszczamy rybkę pół godziny do końca ostatniej tury. W sumie prawie 40 minut czekałem na pierwsze branie na bombkę po zmianie. Miałem bardzo dużo obcierek, ale niestety ta ryba nie chciała pobrać kukurydzy na włosie. Dość sporo nęciłem, strzelałem. Obcierka za obcierką, obcierka za obcierką. Kombinowałem z przesuwaniem ciężarka, żeby może tą rybę bardziej zlokalizować. Natomiast no nie chciały. Teraz dopiero coś ładnie odjechało. Podejrzewam, że będzie to karp. Bo ostatnio przed zmianą też tu wszedł ładny, duży karp. Ale zobaczymy, czy uda się go wyciągnąć. W końcu bliżej mam karpika. Tak, bo jest to karpik, ale kurde, jest tak silny. No nie, na ślubie się tak nie stresowałem. Bardziej stresowałem się chyba na bierzmowaniu. Bo już wszystko robiłem świadomie. O, mam cię. Tym oto pięknym akcentem zakończyliśmy piątą rundę naszego challenge'u, w której wygrała bombka. Tak, w sumie w ciągu dzisiejszej sesji złowiliśmy 7 ryb na bombkę i 3 ryby na metodę. Pamiętajcie o konkursie, pamiętajcie o łapce w górze, jeżeli film Wam się podobał i oczywiście o subskrypcji naszego kanału. A my wypuszczamy rybkę, bo szkoda, żeby się męczyła, a jak widać jest ładna, ładny karpik w granicach 8-9 kg złowiony na bombkę, więc dziękujemy serdecznie za dzisiejszy dzień i karp wędruje do wody. Cześć. Trzeba kryć kukurydzę, bo dzisiaj tu jest mnóstwo os. Maniek chyba ma dzisiaj jakieś stado koło siebie, jakieś gniazdo. Trzeba trochę pochować tego wszystkiego.